dzisiaj wyrwaliśmy buraki. Jest tego około 10 kilo, mamy takie dość spore wiadro. Pomidorów trochę. Tu ziemniaki trochę. Marchewki, jedna cukinia. To teraz idziemy, pokażę wam, co tutaj jest. Miejsce zbrodni. Żebym się prawie zabił. Ja tak tylko mówię, bo się wywaliłem. Tutaj cebula. Trochę już sobie powoli bierzemy. Pomidory połamane, to nawet nie ma co pokazywać. A tu mamy liści z tych buraków. Na kompoście. Tu cukinie, to jeszcze coś tam kwitnie, jeszcze coś może będzie. Pory. Tu mamy nasze selery, dość spore, są naprawdę duże. O, ten na przykład, widzicie. No tutaj trzy pory. Aksamitki ogromne, olbrzymy. Tu już paczek pusto, marchewki zostało nam troszkę więcej jak pół. No tutaj te aksamitki ładne. Tu już pszenica skoszona, już chyba można powiedzieć po żniwach, bo już zboża prawie nie ma. No marchewkę mamy. No, zależy gdzie. Na przykład taka nieduża. Tu, zobaczcie, ładniejsza już. To do jesieni, na przykład tutaj. Do jesieni powinno być ładniej. We wrześniu już może pod koniec będziemy to wyrywać wszystko. I tak jak na to, jak gęsto posiałem, to i tak jest ładno. Tu ogórki. To już wszystko brzydkie, pozarastane jest. Ale to się nie opłaca już tego pielić. Pietruszka. Też pozarastane, to nie będę już tego nic z tym robił. Ścieżka też pozarastana. O, pełne lebiody. Ostu. Tutaj mamy nasze słoneczniki. Dwa takie małe, mizerne, malutkie ostatnie. Tu nasze aksamitki. Tu pokażę wam ziemniaki, wejdę tu, tędy. Trzy rajki już wszystkie wyrównaliśmy. No troszkę wykopane, ale nie jest aż nie ma takiej tragedii. To większe pół jeszcze zostało. Do końca miesiąca to, co mamy w domu, powinno starczyć. Najgorzej będzie później kopać. Ale patrzcie w ogóle, jak się namiot rozłazi. Już za te osy wszędzie to jest. Tu, no szkur. Matko. Uczepi się to. Dobra. Tutaj patrzcie, jaki kwas straszny, kurno. Idziemy stąd, bo tu pełno osób. Motylki. A ten film nie będzie też przesadnie długi. A. Marchewkę mamy ładną nawet, jak na te moje warunki. Tu mamy koperek, którego właściwie nie widać. O, są ładne kwiaty, ale po co teraz, to już tak takie mam. Za piękne co to nie jest, wam powiem. Cukinie, krzaki ładne. Ale już nie wiem, czy też będzie jeszcze kilka kwiatów. Jest to może jeszcze kilka cukin tam będzie. A tu w namiocie trochę cebuli. Dymki czerwonej. Pomidory nawet ładne. Bo mnie to interesuje, jak my ten namiot później wyciągniemy. Jak go odkopać stąd.
Zobaczcie, taki ładny był burak, nie? Ale taki ładny niby, nie? Wielki, a w środku wyjedzony. Sporo takich było, no niestety. Teraz akurat napnują pola, nie? Jedzie tutaj taki jeden, w sumie to nawet nie wiem co to za ciągnik. Kiedyś wiedziałem, jak byłem mały, to dużo znałem, a teraz i tak tutaj tylko jeżdżą. Mamy tych buraków około 15 kilo. Może będzie film, jak będziemy robić do słoików. Tu rzepak rośnie, czy co to jest? Chyba rzepak, nie? No może rzepak, bo tu dziadek na popna się je rzepak. Tragicznie to wygląda, więc nawet się nie chcę tego za bardzo pokazywać, bo wstyd. No ale jakoś to jest. Ten taki, ten ładniejszy. Te już mówiłem, wyrwało z korzeniami. Niestety. Kwiatki mam ładne. Aksamitki. Dobra, idziemy tam, gdzie jeszcze jakoś to... O! Patrzcie, jaka wielka marchewka. Czekajcie. No, ona jest spora. Chociaż nieraz się wydaje, że będzie duża, ale ona jest krótka. A nieraz wydaje się, że będzie mała, ale długa jest. Porów mamy, czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10 porów. Te się fajnie trzymają, tylko na zimę będzie trzeba je przekopać. Nie, aksamitki są naprawdę bardzo, bardzo ładne. To są te normalne, tradycyjne, a te są żółte. A i tak. Ciekawi mnie, jak to będzie w przyszłym roku, czy coś będziemy robić, czy nie. Ale szkoda by było to zostawić. No. Naprawdę. To by było chyba na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się w następnym odcinku. A tak poza tym, to mam nadzieję, że moje obrazki wam się podobają i filmy z malowania. Naprawdę się staram. I mam nadzieję, że film będzie jeszcze, jak będziemy robić buraczki. Ale to zobaczymy. Pa, pa.